Folklor Świata zawitał do Cieszyna w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To wydarzenie już po raz drugi zostało zorganizowane właśnie w Cieszyńskim Teatrze. Folklor Świata zawitał do Cieszyna i to już druga edycja, bo to wydarzenie organizowane jest w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tak, nasze koncerty, które odbywają się od 2 lat na terenie Cieszyńskiego Teatru, są imprezami towarzyszącymi właśnie TKB. Dokładnie. W tym roku jakie zespoły pojawią się tutaj na scenie Cieszyńskiego Teatru? W tym roku zawitają do nas Stany Zjednoczone, Peru i Litwa. No i oczywiście nie zabraknie też zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej jako gospodarza. No nie wyobrażamy sobie, że mogło być inaczej. Jesteśmy faktycznie organizatorem tego koncertu głównym, dlatego uważam, że też powinniśmy się pokazać na scenie w Cieszyńskim Teatrze, ale dzisiaj będziemy w takiej troszkę mniej lokalnej odsłonie, ponieważ w pierwszym naszym wykonaniu, w pierwszej naszej prezentacji będą Krakowiacy Wschodni, którzy tutaj na naszym terenie, umówmy się, nie są jakoś specjalnie znani, ale z kolei zakończymy koncert tańcami górnośląskimi i będzie też wspólny finał właśnie pod muzykę z Górnego Śląska. Czyli rozumiem, że to jest takie wydarzenie towarzyszące, jeżeli ktoś nie może gdzieś tam dotrzeć do którejś z tych miejscowości, które biorą udział w tym Tygodniu Kultury Beskidzkiej, to jest ta możliwość w Cieszynie. Jest ta możliwość, ale też jeszcze jest jeden aspekt, który my braliśmy pod uwagę akurat organizując te koncerty, planując je organizować już parę lat temu. Mieliśmy na celu zgromadzenie kilku zespołów tych najatrakcyjniejszych, czyli zagranicznych, jednocześnie pokazać na jednej scenie. To był nasz taki zamysł, bo prawda jest taka, że na wszystkich scenach TKB w chwili obecnej jest po kilka zespołów, ale takie te zespoły, umówmy się, wow, to są pojedynczo w każdy dzień jeden taki zespół faktycznie, no, który dla nas jest atrakcyjny, bo wszystkie zespoły prezentują wysoki poziom, wszystkie są fajne, ale jednak my, Europejczycy, bardziej oczekujemy takich tych zespołów, umówmy się, z Ameryki, z Afryki, tak, na nie głównie czekamy. I naszym takim celem było właśnie spowodowanie koncertu, zorganizowanie koncertu składającego się z zespołów uczestniczących w TKB, ale takich tych dla nas z odległych krajów, tak bym to po prostu powiedziała. Tak, czyli takie te egzotyczne z odległych krajów na jednej scenie i tutaj publiczność może właśnie podziwiać. Czyli co, za rok rozumiem, że też będzie szansa, żeby znowu te wyjątkowe zespoły pojawiły się w Cieszynie. My zazwyczaj nie planujemy niczego dalej niż na miesiąc, ale mamy nadzieję, że faktycznie ta współpraca się będzie rozwijała. Oczywiście zapraszamy na wszystkie sceny, które są związane z Tygodniem Kultury Beskidzkiej na terenie w ogóle całego naszego tutaj południa, ale oczywiście do Cieszyńskiego Teatru mamy nadzieję, że faktycznie też będziemy mogli zapraszać już sukcesywnie Państwa cyklicznie co roku. Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. Gratulacje i brawa właśnie dla nas. Dziękujemy Wam bardzo.